Polskiego Ośrodka Kultury i Promocji Turystyki. Chciałem zaprosić na bardzo wyjątkowe wydarzenie, ponieważ rzadko w instytucjach kultury odbywają się tak poważne, regularne wykłady prowadzone przez takich specjalistów. Mamy dzisiaj gościa specjalnego, doktora habilitowanego, profesora Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, pana Krzysztofa Latawca. Cieszę się, że będziemy mieli wykład o nazwie, o tytule Powstanie Styczniowe na Lubelszczyźnie, skutki dla Kazimierza Dolnego. Taki temat, powiedziałbym, bardzo niszowy i bardzo specjalistyczny, więc cieszę się, bo jestem przekonany, że osoby, które przyszły, są żywo zainteresowane tym tematem. Panie profesorze, zapraszam na środek i bardzo się cieszę, że w Kazimierzu w dość wyjątkowy sposób świętujemy 160. rocznicę Powstania Styczniowego, ponieważ mieliśmy cykl różnych zdarzeń, między innymi ćwieki ze Starosina były, czyli grupa rekonstrukcyjna, otworzyliśmy dziś też wystawę na Małym Rynku Fotografii. Bardzo dziękuję naszym partnerom, Muzeum Wiślańskiemu w Kazimierzu Dolnym, Szkole Gminnym Zespołowi Szkół, Szkole Kroszczycowi oraz Przedszkolu w Kazimierzu Dolnym, ponieważ ze wszystkimi tymi partnerami prowadzimy różne działania. Panie profesorze, nie zabierając więcej czasu, miło Pana widzieć, miło Pana gościć i bardzo się cieszę, bo myślę, że ten wykład bardzo nam rozszerzy wiedzę, bo coś nam świta, coś dzwoni, nie wiemy do końca, w którym kościele, a myślę, że dziś będziemy mogli się dowiedzieć. I poczujecie się Państwo, jakbyście byli znów na studiach. Dziękuję bardzo Panie Dyrektorze za przedstawienie Panie Sylwetki. Mam nadzieję, że Państwa nie zanudzę, chociaż wydaje mi się, że sam nie jestem przekonany, że jak szeroka jest wiedza o wydarzeniach związanych z Powstaniem Styczniowym, ale szczególnie jakie skutki dotknęły Kazimierz Dolny i jego mieszkańców po upadku tego polskiego zrywu niepodległościowego. Może zanim przejdę do samego Powstania Styczniowego, to na razie należy sobie zadać pytanie właściwie, jak się stało, że w ogóle doszło do zaistnienia tego zjawiska historycznego, które, jak się później okazało, jego niepowodzenie miało tak poważne konsekwencje w stosunku do nie tylko Kazimierza Dolnego, ale właściwie całego Królestwa Polskiego, pana, tak można powiedzieć, wielu milionów Polaków, nie tylko Polaków zamieszkujących tę ziemię no, ówczesnej, zachodniej części Rosji. Właściwie należałoby tutaj zacząć od niepowodzenia tego pierwszego zrywu niepodległościowego, jakim był Powstanie Listopadowe, bowiem jego klęska, znaczy był pokładano w tym ruchu narodowo-wyzwoleńczym ogromne nadzieje, to one miały rozstrzygnąć, czy królestwo będzie niepodległe, czy pozostanie w granicach carskiej Rosji. Okazało się jednak, że bez pomocy tutaj mocarstw europejskich chyba nie dało się wtedy pokonać carskiej Rosji. To przyniosło ze sobą poważne konsekwencje, zwane w podręcznikach dla młodzieży, dla szkół podstawowych czy szkół średnich, naciągnęły właściwie ciemności nocy paskiewiczowskiej. Ćwierć wieku od roku 1833 do 1858 na terenie Królestwa Polskiego mamy do czynienia ze stanem wojennym. Stan wojenny wiązał się z tym, że tak naprawdę przez ćwierć wieku społeczeństwo Królestwa Polskiego właściwie nie miało jakichkolwiek swobód politycznych, kulturalnych, czy nie można było wdrażać nowych programów społecznych. Dopiero paradoksalnie klęska Rosji w wojnie krymskiej w roku 1856 i śmierć Mikołaja I rok wcześniej, potem samego namiestnika Paskiewicza w 1856 roku spowodowała zmianę kursu politycznego nie tylko w stosunku do Królestwa Polskiego, ale w ogóle można powiedzieć, że Polacy skorzystali na zmianach, które zaczęły zachodzić w głębi Rosji. I właśnie począwszy od roku 1857 zauważamy jakby przebudzenie świadomości politycznej Polaków, gdy była już możliwość
powiedzmy, swobodnej działalności politycznej, właściwie ukształtowały się trzy opcje polityczne. Pierwsza opcja, skupiona wokół Aleksandra Wielopolskiego, wybrała drogę skrajnego lojalizmu w stosunku do władzy carskiej, do panujących porządków, panującego porządku politycznego. Drogą takiego lojalizmu Aleksander Wielopolski, margrabia Aleksander Wielopolski, chciał wdrażać w życie plan stopniowego pozyskiwania koncesji politycznych, które można powiedzieć takim jakby daleko wytyczonym celem tego działania miało być przywrócenie autonomii państwa polskiego, więc właściwie powrót do stanu sprzed powstania listopadowego. W grę nie wchodziła niepodległość całkowita. Zdawano chyba realistycznie, Wielopolski podchodził do kwestii możliwości wyjścia z granic Imperium Rosyjskiego, chcąc jednak odbudować to, co zostało utracone w roku 1831. Druga opcja polityczna, zwana bardzo popularnie obozem białych, skoncentrowała się na stopniowym uświadamianiu polskiego społeczeństwa, pracy z tym społeczeństwem, budowy podstaw kulturalnych, tożsamości narodowej, czyli stopniowego rozwijania społeczeństwa, aby gdzieś w trudno do określonej przyszłości próbować porwać się i zdobyć tę niepodległość. I zostaje trzecia opcja, tak zwani czerwoni, czyli obóz radykalny, który zmierzał, w swoim programie miał, głównym założeniem było dążenie do konfrontacji zbrojnej z władzą carską. I właściwie można powiedzieć, że tylko drobne szczegóły zadecydowały o tym, że dochodzi do wybuchu powstania styczniowego. Tylko dlatego, że w Komitecie Centralnym Narodowym, takiej instytucji, która ukształtowała się w Warszawie, władzę tracą przedstawiciele białych, zdobywają czerwoni. Jeszcze warto tutaj zwrócić uwagę na zaplecze społeczne tych dwóch opcji politycznych, białych i czerwonych. Biali to ziemiaństwo, to przemysłowcy, czyli te, można powiedzieć, bardziej majętne, przedstawicieli bardziej majętnych sfer Królestwa Polskiego. Czerwoni to bazą społeczną tego ruchu. To było drobnomieszczaństwo, to była drobna szlachta, znacznie większa ilościowo niż ci popierający obóz biały. Można powiedzieć, że w roku 1861, czyli dwa lata przed wybuchem powstania styczniowego, dochodzi do, można powiedzieć, do takiego wrzenia w Królestwie Polskim, że troszeczkę sytuacja wymyka się władzy carskiej z rąk. Przestają troszeczkę panować nad tą sytuacją i to powoduje przywrócenie stanu wojennego. W połowie października 1861 celem tego było uspokojenie społeczeństwa. Jednak to stworzenie wrażenia, znaczy władze carskie były przekonane, że wprowadzając stan wojenny doprowadzą do całkowitego zastopowania tej działalności zmierzającej do konfrontacji. Okazało się, że właśnie ten półtorej roku przed wybuchem powstania styczniowego rozpoczął się proces tworzenia tych zrębów przyszłego państwa podziemnego, które właśnie funkcjonowało w czasie powstania styczniowego. I rzeczywiście Rosjanie zauważają, przynajmniej nie ma już oznak takiego, można powiedzieć, wzburzenia, jakie miało miejsce jeszcze jesienią 1861, więc w 1862 roku stopniowo w niektórych częściach Królestwa Polskiego rezygnują ze stanu wojennego, pozostawiając tylko ten stan nadzwyczajny w głównych miastach gubernialnych, w pięciu miastach gubernialnych ówczesnego Królestwa Polskiego.
ale nigdy tak naprawdę przed wybuchem powstania styczniowego nie znieśli tego stanu wojennego. I druga połowa roku 1862 jest to niewątpliwie, można powiedzieć, wyścig tych trzech polskich opcji politycznych. Biali nie chcieli, przede wszystkim nie chcieli dopuścić do wybuchu powstania styczniowego, jeszcze ten nienazywany powstanie styczniowego w ogóle nie chciało dopuścić do konfrontacji zbrojnej, wychodząc z założenia, że to jeszcze jest za wcześnie. Czerwoni parli do tej konfrontacji, a przeciwnikiem obu opcji, czyli Aleksander Wielopolski, paradoksalnie uzyskiwał pewne sukcesy, kolejne koncesje od cara Aleksandra II. I to, że zostaje ogłoszona branka, czyli przymusowy, nadzwyczajny powrót do wojska, to miało być lekarstwem Wielopolskiego na tak naprawdę unicestwienia planów powstania. Prawdopodobnie wiedział o tym, że już przewagę w Komitecie Centralnym Narodowym zdobyli czerwoni i że ten wybuch powstania jest nieunikniony. Chcąc przymusowo wcielić do wojska potencjalnych uczestników tego powstania, chciał nie dopuścić do jego wybuchu. Jak się okazało, również osoby zbliżone, czy działacze, czy zwolennicy, sympatycy czerwonych byli również przygotowani na takie rozwiązanie, dlatego branka zakończyła się niepowodzeniem. Część tych zwolenników czerwonych zdołało opuścić Warszawę. Na prowincji branka miała zostać przeprowadzona 10 dni później, czy po 15 stycznia została zaplanowana w Warszawie, 25 stycznia miała zostać przeprowadzona na prowincji, dlatego powstanie wybuchło kilka dni przed, aby nie dopuścić do zrealizowania tego, co zaplanował sobie Wielopolski. Jak wyglądał obszar Kazimierza Dolnego i okolic właśnie tuż przed wybuchem powstania styczniowego? No mamy tutaj właściwie do czynienia z reprezentantami właściwie tych trzech opcji politycznych, z czego gdyby popatrzeć na ilościowe poparcie, to jednak tutaj mamy dosyć poważne poparcie mógł liczyć obóz czerwonych, ze względu przede wszystkim na, gdyby popatrzeć na strukturę na przykład społeczną ówczesnego miasta Kazimierza Dolnego, mamy do czynienia z drobnomieszczaństwem. Miasto dwóch właściwie nacji, Polaków i Żydów, reprezentowane przez ubogich mieszczan w pobliżu, wczesnej Nowej Aleksandrii, czyli Puławach, funkcjonował Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leśny, w którym była obecna kilkusetosobowa grupa studentów, wśród których czerwoni mieli ogromne poparcie. No i oczywiście okoliczni ziemianie, którzy byli zwolennikami obozu białych. Kazimierz Dolny w planach powstańców był brany pod uwagę, chociaż nie sądzono, że tak szybko znajdą się tutaj na tym terenie. Bowiem organizatorem nawet był tutaj typowany na głównego dowódcę sił wojskowych na terenie guberni lubelskiej, możemy przyjąć, że na Lubelszczyźnie, niejaki Leon Frankowski, miał za zadanie stworzyć te grupy bojowe, które miały właśnie w chwili wybuchu powstania zaatakować kluczowe miejsca, w którym były skoncentrowane oddziały armii rosyjskiej. Pierwszym punktem ataku, czy w tym realizowaniu punktem programu miała być Końskowola. Jednak w wyniku przede wszystkim, co właśnie to było głównym, można powiedzieć, taką negatywną stroną przygotowania powstańców, to był brak broni. Ze względu właśnie na brak broni, jak również denuncjacje, które dotarły do szefa garnizonu w Końskowoli, odwołano ten atak
byłby to atak samobójczy. Stąd też w wyniku niepowodzenia tego planu Leon Frankowski zdecydował się na przybycie do Kazimierza Dolnego. I zresztą mamy tutaj do czynienia właśnie 22 stycznia w późnych godzinach wieczornych w Kazimierzu Dolnym pojawiła się pierwsza grupa powstańców. Działalność ta skoncentrowała się na unieszkodliwieniu punktów oporu. Nie był to jakiś wielki punkt oporu, dlatego że reprezentantami właściwie władzy carskiej na tym terenie czy carskiego aparatu represyjnego było dwóch żandarmów, czyli przedstawicieli funkcjonariuszy carskiej policji politycznej. Jeden z nich został zabity, drugi został aresztowany, ale najpoważniejszym sukcesem powstańców było zarekwirowanie kasy środków finansowych, które były przechowywane w kasie miejskiej. Nie były to małe środki, bowiem liczyły one prawie 1400 rubli. Te środki były potrzebne przede wszystkim na zakup broni, ale również na zakup żywności, aby oddział powstańczy, który wybrał to jednak drogę działalności partyzanckiej, był zmuszony do wypracowania czy znalezienia odpowiednich środków, które by pozwalały uniezależnić się od innych czynników, żeby być samowystarczalnym. Zresztą Frankowski po tej akcji z 22 na 23 w Kazimierzu Dolnym pozostawia tutaj oddział powstańczy i z częścią kieruje się do Kurowa, gdzie miał spotkać się z Antonim Zdanowiczem, postacią bardzo interesującą, albowiem burmistrz Markuszowa, były porucznik armii carskiej, przeszedł na stronę powstania. Zresztą przykład Zdanowicza pokazuje, jak silne było poparcie ruchu powstańczego, czy ruchu tego narodowo-wyzwoleńczego ze strony właśnie niewielkich rangą urzędników administracji państwową. Tam w okolicach Kurowa udaje się rozbić, przejąć środki finansowe, które były transportowane w furgonie pocztowym. Suma, no, jak na ówczesne czasy, bardzo pokaźna, bo prawie 48 tysięcy rubli. Dodatkowo udało się rozbić niewielki oddział rosyjski dowodzony przez jednego z oficerów żandarmerii carskiej. I po tym sukcesie, o świcie 25 stycznia, Frankowski wraz ze Zdanowiczem przybywają do Kazimierza Dolnego. I właściwie od 22 stycznia, gdyby tak popatrzeć, do 1 lutego Kazimierz Dolny moglibyśmy nazwać częścią wolnej Polski. Nie było tu ani władzy carskiej. Powstańcy przejęli właściwie mieli wpływ na całą sytuację polityczną, nie wprowadzali swoich porządków. Oczywiście zniszczyli wszystkie emblematy świadczące o obecności Rosjan, jednak ta sielanka, czy ten obóz w tym obozie, sielanka nie trwała zbyt długo, dlatego że reakcja rosyjskiego aparatu represyjnego była błyskawiczna. Zaraz po wybuchu powstania utworzono na terenie Lubelszczyzny i nie tylko, bo na terenie całego Królestwa Polskiego specjalne ruchome kolumny wojskowe składające się właściwie z trzech rodzajów sił zbrojnych. Oprócz piechoty, kawalerii mamy również także artylerię. Co ciekawe, jest to przeszczepienie metod, jakimi Rosjanie posługiwali się w czasie tłumienia powstania na Kaukazie. Zresztą takie nawiązanie do Kaukazu to nie tylko dotyczy w metodzie walki stosowanej przez Rosjan. To również po stronie polskich oddziałów powstańczych mamy przynajmniej kilkunastu oficerów, którzy zdobyli swoje doświadczenie właśnie służąc w szeregach armii
rosyjskiej na Kaukazie i na Zakaukazie. 1 lutego Frankowski wraz ze Zdanowiczem musieli uchodzić z Kazimierza Dolnego, obawiając w związku z tym, że pojawiła się informacja o nadejściu 700-osobowej kolumny rosyjskiej dowodzonej przez podpułkownika Georgija Miednikowa. Georgij Miednikow, oficer 18. Wołogódzkiego Pułku Piechoty, zaprawiony w bojach, mający za sobą kilka kampanii wojennych, interwencje na Węgrzech w roku 1849, udział w wojnie krymskiej, walkę z góralami na Zakaukaziu, był zaprawionym w bojach i bardzo groźnym przeciwnikiem. Zresztą Frankowski wraz ze Zdanowiczem nie ryzykowali starcia w polu z tak dużym i silnie uzbrojonym oddziałem. Wycofali się na lewy brzeg Wisły. Ich celem było połączenie się albo z siłami, które tworzyły się w Lasach Janowskich, lub też skierowanie się w kierunku dużych kompleksów leśnych istniejących w okolicach Gór Świętokrzyskich. Ostatecznie wybrali drogę w kierunku Sandomierza i zresztą tam 8 lutego zakończył się dla nich ten dosyć tragicznie ten szlak bojowy. Właściwie 1 lutego zakończyło się, można powiedzieć, że zakończyło się powstanie styczniowe w Kazimierzu Dolnym, albowiem już nigdy, za jednym wyjątkiem, bowiem 19 października dochodzi do szybkiego tutaj ataku, przejścia jednego z oddziałów partyzanckich dowodzonego przez Jankowskiego, pseudonim Szydłowski, który powtórnie, można powiedzieć, no, ograbił, przejął środki finansowe, które były przechowywane w kasie miejskiej Kazimierza. Szydłowski musiał być bardzo dobrze poinformowany o tym, że znajdują się tutaj pokaźna suma finansowa, albowiem wtedy zakończył się pobór podatku podynnego z mieszkańców Kazimierza. I to spowodowało jego epizodyczne pojawienie się w Kazimierzu Dolnym, które zakończyło się sukcesem. Zresztą w tym pierwszym tygodniu powstania styczniowego należy zwrócić uwagę, że Kazimierz Dolny był taką bazą wypadową dla powstańców. Frankowski razem ze Zdanowiczem wysyłali na przykład niewielkie oddziały kawalerii w kierunku północnym, jak również południowym wzdłuż Wisły, których celem było przede wszystkim prowadzenie działalności wywiadowczej, ale również szukano chętnych do udziału w powstaniu. No i jeszcze mamy trzeci wymiar ich działalności, czyli ograbianie, przejmowanie środków finansowych, które były przechowywane w innych, różnych instytucjach administracji państwowej. No między innymi należy tutaj wymienić przejęcie kasy w Wąwolnicy, w Końskowoli, przejęcie środków finansowych z Instytutu tego Politechnicznego w Nowej Aleksandrii, przejęcie środków z zarządów finansowych w Opolu, również w Puławach. Także udało się powstańcom na tych terenach zdobyć przynajmniej kolejne kilkanaście tysięcy rubli, które były przeznaczone na wsparcie dla tego oddziału powstańczego, jak również tych, które operowały na lewym brzegu Wisły. To, że zakończyło się tu powstanie w Kazimierzu Dolnym, to właściwie teraz powinienem płynnie przejść do skutków, które to powstanie wywołało, mimo tego, że jeszcze się nie zakończyło. Miednikow po zajęciu Kazimierza Dolnego bardzo szybko spacyfikował te tereny. Oprócz tego, że do jego zadań należało bezpośrednie zwalczanie oddziałów powstańczych, to jako dowódca i przedstawiciel władzy carskiej na tym terenie miał szerokie kompetencje w stosunku do ludności miejscowej.
przede wszystkim z punktu widzenia uspokojenia umysłów, czy ich pacyfikacji. Mógł bez sądu właściwie skazać każdego człowieka podejrzanego o działalność powstańczą na śmierć. Ten wyrok musiał być zaakceptowany przez naczelnika wojennego oddziału lubelskiego, ale z akceptacją nie było żadnych problemów, ze względu na to, że to byli bliscy, znajomi i zresztą podpułkownik Piętnikow podlegał generałowi Chruszczowowi, który był właśnie szefem tego lubelskiego oddziału wojennego. Również posiadał jako dowódca rosyjski prawo nakładania indywidualnych kar finansowych. Maksymalnie 25 rubli na osobę, jak również te kary finansowe mogły być nakładane na miasta, miasteczka czy wsie. Tutaj mamy maksymalny wymiar 150 rubli. Także w pierwszych dniach lutego pierwsze decyzje Miednikowa dotknęły już tutaj lokalną ludność i można powiedzieć władza carska już ujawniła swój represyjny charakter. Ja jeszcze wrócę tutaj do kwestii związanej z przejęciem tej kasy miejskiej w dniu 22 stycznia. Jest to o tyle interesujący, znaczy dla mnie jest to o tyle interesujące, albowiem nie znalazłem przed moim wykładem informacji o tym, że miejscowego burmistrza Jana Zdanowicza, jak również tego Antoniego Zdanowicza, o którym tutaj już wspomniałem, coś łączyło. Jan Zdanowicz był burmistrzem Kazimierza, Antoni Zdanowicz był jego zięciem. Z tym, że Antoni Zdanowicz 22 stycznia nie brał udziału w przejęciu tych pieniędzy z kasy miejskiej, ale był obecny przez co najmniej 6 dni, ostatnich 6 dni w styczniu 1863 roku tutaj. Niestety nie wiemy, jakie były relacje między teściem a zięciem i w każdym razie z materiału śledczego, który zachował się, bo po tym, jak Miednikow dotarł do Kazimierza Dolnego i okazało się, że zniknęła tak pokaźna suma finansowa z kasy miejskiej, wszczęto śledztwo, ale nie w 1963 roku. To jest akurat o tyle interesujące, bo że dopiero te struktury wojenno-policyjne zainteresowały się całą sprawą w roku 1865, czyli już po całkowitym zdławieniu powstania styczniowego. Było to specyficzne, znaczy nie było to coś nadzwyczajne, dlatego że właśnie po schyłku 64 roku rozpoczyna się masowe pacyfikowanie i wyłapywanie wszystkich osób, które w jakikolwiek miały najmniejszy sposób związek z powstaniem styczniowym. Funkcjonowały w każdej powiecie, jak również w każdej guberni komisje wojskowo-wojenne śledcze, czy wojskowo-śledcze, które zajmowały się podobnymi przypadkami, a skala przejęcia środków finansowych przez powstańców z instytucji administracji państwowej była tak duża, że również te komisje jednak troszeczkę miały tutaj pracy z prowadzeniem postępowania wyjaśniającego. Ta ciekawa sytuacja miała tyle, bowiem doszło właściwie między urzędnikami magistratu kazimierskiego do jakiegoś wewnętrznego konfliktu. Z tych relacji pierwszych, można powiedzieć, zachowanych z 22 stycznia wskazywało, że pieniądze zostały przejęte, no, urzędnicy nie mieli wyjścia, musieli oddać te pieniądze powstańcom, ale kasjer magistratu Leon Freeman próbował w jakiś sposób zrzucić winę na Jana Zdanowicza, na burmistrza miasta, tłumacząc, że on został do tego przymuszony, aby wydać klucze powstańcom.
Sprawa zakończyła się tak, że właśnie jesienią 1865 roku, poza tym, że orzeczenie Komisji Wojskowo-Śledczej w Lublinie było jasne, gdzie i Zdanowicz, i Freeman zostali uznani za winnych i zostali zobligowani do oddania części sum finansowych, które zostały przejęte przez powstańców właśnie z kasy miasta Kazimierza, ale mieszkańcy miasta musieli również zrzucić się na poszczególną drugą część, także zobligowano mieszkańców do zwrotu całej sumy zagrabionej przez powstańców, czyli prawie 1400 rubli. No, mogło się to w jakiś sposób przełożyć na można powiedzieć pogorszenie sytuacji ekonomicznej mieszkańców miasta, ale taka była cena wolności. Jakie były kolejne skutki? Otóż poza tym, że mamy tutaj obecność Miednikowa, który właściwie tylko przez kilka dni przebywał w Kazimierzu Dolnym, władze rosyjskie w końcu grudnia 1863 roku wprowadziły na terenie Królestwa Polskiego specjalny zarząd wojenno-policyjny. Nie zdecydowano się na zainstalowanie tak zwanego rewirowego naczelnika wojennego w Kazimierzu Dolnym ze względu na to, że w niedalekim, nieodległym Opolu Lubelskim tam funkcjonował jeszcze w okresie międzypowstaniowym garnizon rosyjski, który gwarantował bezpieczeństwo urzędującemu, takiemu specjalnemu urzędnikowi, który w zakresie, który miał bardzo szeroki zakres kompetencji w stosunku do podległego mu obszaru. Także Kazimierz Dolny znalazł się na terenie rewiru wojennego opolskiego. Jakie miał kompetencje ten naczelnik wojenny? To, że akurat te struktury zostały stworzone w końcu grudnia 1863 roku, a tak naprawdę zaczęły funkcjonować od 13 stycznia 1864, to było przygotowanie do realizacji kluczowych reform, jakie rząd carski zamierzał wprowadzić na terenie Królestwa Polskiego, które były konsekwencją powstania styczniowego, ale miały dać Rosjanom czy władzy carskiej stworzenie odpowiedniego zaplecza społecznego czy poparcia społeczeństwa Królestwa Polskiego dla realizacji swoich celów politycznych. Tylko stworzenie specjalnej administracji wojenno-policyjnej gwarantowało wprowadzanie tych reform, które pojawiły się w roku 1864, niedługo po zaistnieniu tej instytucji naczelnika wojennego. Kilka słów jeszcze o kompetencjach tego rewirowego naczelnika wojennego. Przede wszystkim miał takie same uprawnienia jak podpułkownik Miednikow, czyli mógł również aresztować ewentualnie podejrzanego. Tak na przykład postąpił właśnie z kasjerem magistratu kazimierskiego Leonem Freemanem, który został wezwany do Opola na przesłuchanie w sprawie przejęcia tych środków przez powstańców i już z Opola nie wyjechał. Nie wrócił do Kazimierza. Został osadzony w tamtejszym areszcie i przebywał kilka miesięcy w Opolu i został potem postawiony przed sądem w Lublinie razem z burmistrzem Janem Zdanowiczem. Wydawał specjalne świadectwa, na podstawie których można było otrzymać paszport umożliwiający opuszczenie granic Królestwa Polskiego, ale również wydawał specjalne świadectwa, na podstawie których można opuścić było miejsce zamieszkania. Nawet chęć oddalenia się o kilka kilometrów czy wyjazdu poza gminę, poza granicę gminy wymagało uzyskania specjalnej zgody.
Kontrola ruchu ludności miała pomóc w tak naprawdę dokończeniu procesu dławienia powstania styczniowego na terenie całego Królestwa Polskiego, również na tej obszarze, który nas interesuje. Jeszcze z innych kompetencji zobligowano tych naczelników do realizowania wszystkich obwieszczeń rządu carskiego, które były wydawane w stosunku do ludności miejscowej. 13 stycznia 1964 roku rozpoczyna funkcjonowanie ta instytucja naczelnika wojennego i przez 2 lata właściwie był panem życia i śmierci na tym terenie. Jakie jeszcze mamy tutaj konsekwencje związane z zaistnieniem powstania styczniowego i jakie miało to konsekwencje dla Kazimierza Dolnego? Jedną z kluczowych reform, jakie miało właśnie przybliżyć przede wszystkim chłopów do tronu carskiego, chłopów z Królestwa Polskiego, miała być reforma uwłaszczeniowa. Nie bez przyczyny, tak jak wspomniałem, pojawiły się te instytucje naczelników wojennych, bowiem tylko opierając się na czysto rosyjskiej strukturze administracyjnej, można było na terenach, gdzie mamy do czynienia jeszcze z regularnymi działaniami wojennymi, mamy pojawianie się oddziałów zbrojnych, polskich oddziałów zbrojnych, chociaż nie tak intensywnie, jak miało to miejsce w roku 1863. Ta reforma uwłaszczeniowa, ukaz o reformie uwłaszczeniowej został ogłoszony 2 marca 1864 roku, ale poza samym przekazaniem ziemi w ręce włościan na terenie Królestwa Polskiego, on jeszcze mówił o bardzo ważnej kwestii. Zamiarem tego, czy planem nakreślonym w tym ukazie było stworzenie nowej struktury gmin na terenie Królestwa Polskiego i utworzenie samorządu lokalnego tylko i wyłącznie dla tej klasy społecznej, czy tej warstwy społecznej w Królestwie Polskim. I to właśnie naczelnicy wojenni mieli być realizatorami, mieli dopilnować, aby ten, po pierwsze, ukaz był ogłoszony i trafił przede wszystkim do włościan. I można byłoby sobie zadać w tym miejscu pytanie, dlaczego tak rządowi carskiemu zależało na tym, aby chłop został bezpośrednio poinformowany. Dlatego, że 22 stycznia, pierwszym w nocy z 22 na 23 został ogłoszony, rok wcześniej, w 1963 roku, został ogłoszony manifest rządu narodowego, powstańczego, który właściwie obiecywał wszystkim chłopom, którzy wezmą, chłopom bezrolnym, którzy wezmą udział w powstaniu styczniowym, nadziały ziemi. A tym, którzy uprawiali już gospodarstwa, czy grunta należące do ziemian, czy szlachty, te gospodarstwa miały również przejść na ich własność. Także tak naprawdę, gdy spojrzymy na ukaz, carski ukaz uwłaszczeniowy, to jest właściwie kalka tego, co rząd narodowy ogłosił rok wcześniej, ale nie udało się tego zrealizować, dlatego że po prostu chłopi byli nieufni. Bardziej namacalnych dla nich była władza carska, urzędnika carskiego, niż urzędnika reprezentującego rząd narodowy, który właściwie nie mógł się ujawnić, bo cały czas się ukrywał. Mamy przecież do czynienia z funkcjonowaniem państwa podziemnego jako takiego. Funkcjonowanie tego aparatu represyjnego rosyjskiego, tych naczelników wojennych i pojawienie się tak zwanych komisarzy do spraw włościańskich, czyli również specjalnych urzędników, którzy mieli za zadanie wdrażać w życie tę reformę, carską reformę uwłaszczeniową, spowodowało, że właśnie tutaj, w tym rejonie pojawił się rewir opolski, w którym był obecny jeden z komisarzy, był wspierany również przez tego rewirowego naczelnika
wojennego. Tylko jest mała jedna kwestia, bardzo ważna. Ukaz uwłaszczeniowy z 1864 roku nie dotyczył mieszkańców miast. Mimo tego, że tak jak w przypadku Kazimierza Dolnego i właściwie wielu ośrodków miejskich funkcjonujących na terenie Królestwa Polskiego mamy z kategorią tzw. mieszczan rolników. Czyli po prostu mieszczan nie utrzymujących się z rzemiosła, tylko po prostu z uprawy drobnych, niewielkich działek rolnych, gruntów funkcjonujących na terenie, na obszarze miast i miasteczek. Także w 1964 roku nie ma jakiejkolwiek mowy o tym, aby mieszczanie kazimierscy zostali uwłaszczeni. Dopiero rząd carski, widząc głosy pojawiające się z terenu całego Królestwa Polskiego, w którym właśnie mieszczanie rolnicy zaczęli również domagać się te objęcia ich działaniem tej reformy uwłaszczeniowej, to spowodowało, że w październiku 1866 roku zostaje wydany specjalny ukaz, który umożliwił miejscowym mieszczanom ich uwłaszczenie. I tutaj troszeczkę posiłkuję się tekstem, który przygotowałem, dlatego że chciałbym zaprezentować kilka informacji dotyczących samego uwłaszczenia. Jakie były skutki uwłaszczenia dla mieszkańców Kazimierza? Otóż mieszczanie otrzymali grunty na tak zwanych dołach. Każdy z nich otrzymał po 2/3 morgi oraz w folwarku Kolewianka po 0,9 morgi. Także mamy do czynienia z powstaniem niewielkich gospodarstw rolnych, ale z punktu widzenia prawnego mieszczanie stali się pełnoprawnymi właścicielami tych gruntów, co właściwie ma, tak przypuszczam, że może mieć skutki nawet do dnia dzisiejszego, że może jeszcze wśród mieszkańców Kazimierza żyją potomkowie, którzy ich przodkowie zostali uwłaszczeni w roku 1866. Ponadto, poza tym, że mieszczanie otrzymali na własność te niewielkie, bo niewielkie, bo właściwie niewiele poza, w okolicach, niewiele ponad 1 hektar ziemi, to otrzymali również prawo do korzystania z tak zwanych części wspólnych. I na przykład na tak zwanych dołach to było około 50 mur łąk, zaś w folwarku Cholewianka mamy do dyspozycji mieszczan z Kazimierza 151 mur łąk i lasów. Między innymi las na Cholewiance, las Czerniawy, zarośla przy Kopcach, zarośla granicznych. Tak w źródłach pojawiają się nazwy tej części tego folwarku Cholewianka, na którym się właśnie ci mieszczanie otrzymali prawo do ich korzystania z tych gruntów. Dlaczego ten ukaz uwłaszczeniowy był ważny dla samych mieszczan, oczywiście biorąc pod uwagę otrzymanie samej własności wieczystej? Jeszcze nikt w 1966 roku nie spodziewał się, jakie będą kolejne konsekwencje powstania styczniowego, ale to, że mieszczanie otrzymali te grunta, stanie się podstawą na przykład do tworzenia właśnie pewnych form samorządu lokalnego w roku 1870, ale o tym powiem za chwilę. Bardzo ważną konsekwencją, właściwie podkreśla się, że jedną z kluczowych konsekwencji powstania styczniowego, które dotknęło właściwie cały obszar Królestwa Polskiego, to było kroki podjęte, represyjne kroki podjęte w stosunku do struktur Kościoła rzymskokatolickiego. Pierwsze jakby uderzenie rządu carskiego trafiło w klasztory rzymskokatolickie, które funkcjonowały
na terenie Królestwa Polskiego, a w Kazimierzu Dolnym mamy do czynienia właśnie z klasztorem zakonu ojców reformatów. Ukaz, który został ogłoszony 8 listopada 1864, zakładał likwidację większości klasztorów. Została przygotowana specjalna akcja, która we wszystkich miejscach, gdzie zostały wytypowane klasztory do likwidacji, miała być przeprowadzona tej nocy, z 27 na 28 listopada 1964 roku. Taka, można powiedzieć, skoncentrowana akcja, którym zamierzano zająć klasztory, aresztować zakonników i odtransportować ich do miejsc wyznaczonych. Dlaczego zależało, aby władze carskie, żeby przeprowadzić to jednego dnia w nocy i zrobić to bardzo szybko, bez jakiegoś rozgłosu? To świadczy o tym, że władze carskie bały się tak naprawdę wystąpienia niepokojów społecznych w związku z tym i chcieli uniknąć wszelkich zaburzeń, demonstracji czy nawet innych form oporu, które mogły się pojawić w związku z realizacją tego ukazu. Początkowo klasztor reformatów został wyłączony z tej akcji, bowiem samo zajęcie klasztoru nastąpiło niecałe 3 miesiące później, w lutym 1865 roku. Cały majątek, znaczy został tutaj, pojawiła się specjalna komisja, której przewodniczył wspomniany przeze mnie naczelnik, rewirowy naczelnik wojenny z Opola. Ponadto wchodzili tam przedstawiciele władzy duchownej, czyli przedstawiciel parafii rzymskokatolickiej w Kazimierzu Dolnym, burmistrz miasta, jego sekretarz, jak również specjalny urzędnik przysłany z Lublina, który był odpowiedzialny za kwestie ekonomiczne i oczywiście sam przeor klasztoru, ksiądz Jaśkiewicz. Zakonnicy nie mieli wyjścia. Cały majątek został spisany, zewidencjonowany. Zakonnicy zaś zostali stąd przetransportowani do Pińczowa, do analogicznego ośrodka zakonnego, w którym mieli przebywać aż do swojej śmierci. Postanowiono część majątku zakonu reformatów przeznaczyć, znaczy przejął je Skarb Państwa i zamierzano je przeznaczyć na różne cele związane z działalnością, czy to rosyjskiego aparatu administracyjnego, czy ewentualnie po prostu zamierzano czerpać z nich zyski poprzez ich wydzierżawianie. I muszę tutaj stwierdzić, że bardzo szybko, bo w 65 roku, właściwie już w kwietniu 65 roku, te na przykład jednym z takich dóbr nieruchomych, przejętych od reformatów był młyn Wiatra, który został bardzo szybko wydzierżawiony jednemu z mieszkańców Kazimierza. Podobnie stała się z ogrodami, które leżały na terenie Kazimierza Dolnego. W budynkach poklasztornych część została, tak jak kościół należący do zakonu reformatów, został przekazany miejscowej parafii rzymskokatolickiej, również budynek klasztoru, ale niektóre budynki leżące na terenie miasta zostały przeznaczone jako pod miejsca użyteczności publicznej. No między innymi, ale to już troszeczkę późniejsze dzieje, w roku 1880 części budynku należącego do reformatów, do byłego zakonu, została zainstalowana stacja pocztowa i funkcjonowała przez lat 12, a potem ten budynek trafił na potrzeby miejscowej szkoły elementarnej.
W ten sposób rozwiązano kwestię funkcjonowania klasztoru, ale to nie był ostatni krok władzy carskiej ku ograniczeniu wpływów kościoła rzymskokatolickiego poprzez, można powiedzieć, ograniczenie jej swobody ekonomicznej. W następnym roku, w roku 1865, został wydany 26 grudnia 1865 roku, został wydany ukaz, który właściwie jednym aktem prawnym zostały przejęte wszystkie nieruchomości należące do parafii rzymskokatolickich na terenie Królestwa Polskiego. To dotknęło parafię właśnie w Kazimierzu Dolnym i ją, jej filię w Karczmistach. Może zacznę od samych Karczmist. Filia parafii w Kazimierzu w Karczmistach posiadała 114-morgowy majątek ziemski, folwark, który funkcjonował sobie w tej miejscowości. I on został właśnie wiosną, w marcu 1866 roku przejęty przez specjalną komisję i trafił, został upaństwowiony. I następnie, już tego samego roku, w czerwcu, został wydzierżawiony w ręce prywatne. Parafia właśnie w Kazimierzu również była uposażona w majątek, który znajdował się w Jeziorszczyźnie. Był to folwark o powierzchni 118 mór ziemi. Również ten 9 maja 1966 roku został przejęty przez rosyjski skarb państwa i wkrótce został wydzierżawiony. Tutaj mamy nawet nazwisko dzierżawcy. Został nim Wojciech Michalewski z Kazimierza. Te majątki przejęte, tak zwane poduchowne, czy to po klasztorach, czy po parafiach rzymskokatolickich, najczęściej wydzierżawiano na okres 3 lat. Także pierwsze dzierżawy, które zakończyły się w 1866 roku, w roku 1869 ponownie były wypuszczane w ręce prywatne. Ale w roku 1871, dokładnie 13 lipca, został ogłoszony ukaz, którym władze rosyjskie zdecydowały się na możliwość sprzedaży majątków niegdyś należących, czyli majątków poduchownych niegdyś należących do struktur Kościoła rzymskokatolickiego w ręce prywatne. I w ten sposób na przykład został sprzedany ten młyn, wiatrak na terenie Kazimierza Dolnego. Jego nabywcą, jak dobrze pamiętam, był, teraz tutaj znajdę sobie notatkę, Konstanty Ulanowski i był jego właścicielem właściwie do początku wieku XX. Jakie były jeszcze inne skutki powstania styczniowego, które były zauważalne na terenie Kazimierza Dolnego? Spotkałem się już wielokrotnie z takimi twierdzeniami, że miasteczko na terenie Królestwa Polskiego odbierano status miasta za udział w powstaniu styczniowym. Najczęściej te, można powiedzieć, te informacje pojawiają się w ostatnich dekadach, szczególnie po roku 1989, kiedy wiele ośrodków niegdyś miejskich dąży do odzyskania tego statusu. Tak się składa, że jest to nieprawda, bo w czasie powstania styczniowego żadnemu miastu, miasteczku nie odebrano statusu miasta, dlatego że droga legislacyjna była tak skomplikowana, że nie można było decyzją naczelnika wojennego po prostu kogoś pozbawić tego statusu, bo było to związane tak naprawdę z
poważnymi komplikacjami, które by, można powiedzieć, z poważnymi komplikacjami, które by spowodowały to z punktu widzenia prawnego. Ale faktem, właśnie w drugiej połowie lat 60., dokładnie właśnie po roku 1866, i to nie jest przypadek, bo to ma właśnie ścisły związek z uwłaszczeniem tak zwanych mieszczan rolników. Było to, że pojawił się projekt zmniejszenia znaczącego albo znacznego zmniejszenia liczby miast funkcjonujących na terenie Królestwa Polskiego. Od razu zaznaczę, że to nie było coś nadzwyczajnego, bowiem właściwie od chwili powstania Królestwa Polskiego w roku 1815 mamy przynajmniej kilkanaście przypadków, w którym niektóre miasta uzyskiwały prawa miejskie, ale niektóre miasta traciły status miasta. Było to po prostu związane tak naprawdę z opłacalnością utrzymywania ośrodków miejskich. Jednym właściwie, można powiedzieć, głównym argumentem dla władz rosyjskich, aby pozbawić, bo w roku 1867 na terenie Królestwa Polskiego funkcjonowało 452 miasta. Celem władz rosyjskich było ograniczenie tej liczby. Dlaczego? Dlatego, że cała administracja miejska, czyli prezydenci, burmistrzowie, sekretarze magistratów czy kasjerzy, byli utrzymywani jako administracja państwowa, czyli ze środków Skarbu Państwa. Tak się złożyło, że od 13 stycznia 1967 roku została przeprowadzona reforma administracyjna, administracyjno-terytorialna na terenie Królestwa Polskiego i cała administracja miejska została podporządkowana, znalazła się w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Dochodziło do kuriozalnych sytuacji, że istniały miasta czy miasteczka liczące około 300 osób, których sąsiednie wsi były większe nawet 3-4-krotnie, i ta miejscowość sąsiednia była wsią, to akurat miasto sobie funkcjonowało. I dochodziło do takich sytuacji, że właściwie podatki, które były płacone, które były podstawą tworzenia budżetu miasta, w 95% szły na utrzymanie samych władz. Pensja dla burmistrza czy sekretarza magistratu pochłaniało nawet 95%. Ja mam dane z roku 1869. Środki budżetu ówczesnego Kazimierza Dolnego, 40% tych środków to było pokrycie kosztów utrzymania burmistrza, kasjera, sekretarza, kancelisty, policjantów, leśniczego itd., itd., całej administracji miejskiej. Co więcej, ważne jest tutaj należy tutaj wspomnieć o jednej jeszcze kwestii. W roku 1866 przeprowadzono reformę na terenie Królestwa Polskiego, przeprowadzono reformę podatków, sposobu pobierania podatków akcyzowych, ale również państwo rosyjskie stało się monopolistą w stosunku do produkcji alkoholu. Tak się składa, że prawo propinacji w miastach na terenie Królestwa Polskiego stanowiło, czyli można powiedzieć, odsprzedawanie prawa do produkcji alkoholu na terenie danego ośrodka miejskiego stanowiło w wielu przypadkach ogromną część przychodów budżetu miasta. I w momencie, kiedy w 1966 roku rząd carski położył właściwie łapę na możliwość swobodnego dysponowania i wydzierżawiania z przetargu publicznego prawa propinacji, tak naprawdę pozbawił miasta olbrzymiej części dochodów. Oczywiście pojawiła się tam informacja, rząd carski do końca nie był aż tak brutalny w stosunku do tych instytucji miejskich, że miastom się będzie należała rekompensata za utracone prawo do dysponowania odsprzedawaniem prawa czy możliwości produkcji alkoholu. Ale nigdy
rekompensata tak naprawdę nie pokryła tych środków, tych wpływów, które te miasta posiadały. Dlatego, że rząd carski nie był w stanie przewidzieć właściwie na danej licytacji, jakie będą koszty uzyskania, czy za jaką cenę miasto odstąpi prawo propinacji w ręce prywatne. Także miasta znalazły się w dosyć kłopotliwej sytuacji ekonomicznej. I powołana w roku 1867 specjalna komisja obradowała przez kilka lat. Ostatecznie wypracowano przepisy, które umożliwiły odebranie wielu ośrodkom miejskim tego statusu. Sam ukaz pojawia się w lipcu 1969 roku, ale był wdrażany do końca roku 1969, a bezpośrednio dotknął Kazimierz Dolny w marcu 1870. To 15 marca 1870 roku przestaje funkcjonować Kazimierz Dolny jako miasto i zostaje przekształcony w gminę w granicach miejskich, czyli miasto staje się osadą i staje się samodzielną gminą. I właściwie chciałbym tutaj zwrócić uwagę, czy coś się zmieniło. Poza tym, że Kazimierz Dolny utracił status miasta, to paradoksalnie, ja to kiedyś udowadniałem na takiej konferencji w Iłży, gdzie mieszkańcy, o dziwo, Iłża jest dosyć specyficznym miastem, o dziwo, mieszkańcy Iłży sami wystąpili do władz carskich o to, aby im odebrać status miasta. Paradoksalnie. Dlaczego? Dlatego, że przekształcając się w gminę wiejską, tak naprawdę uzyskiwali możliwość wpływu, bezpośredniego wpływu na to, co działo się na terenie tej gminy. I tu właśnie wrócę do ukazu uwłaszczeniowego i tak jak tutaj zasygnalizowałem, tworzenia samorządu lokalnego, samorządu gminnego. Samorząd na poziomie gminy był jedynym formą samorządu lokalnego w Królestwie Polskim. To ludność miała wpływ, mieszkająca na terenie gminy, posiadacze oczywiście gospodarstw rolnych, a tak się składa, że w związku z tym, że po uwłaszczeniu mieszczan rolników, każdy posiadający gospodarstwo na terenie Kazimierza Dolnego miał prawo głosu i wpływania na wybór wójta. Nie mieli takiej możliwości w przypadku funkcjonowania miasta. Urzędnicy, którzy pojawiali się, czy to na stanowisku burmistrza, czy kasjera, czy ewentualnie sekretarza, to byli urzędnicy narzuceni, to byli mianowani decyzją gubernatora lubelskiego. Osoby często niezwiązane w ogóle z miastem, przerzucane z jednego ośrodka do drugiego lub traktujące stanowisko burmistrza czy sekretarza jako tylko etap w swojej karierze urzędniczej. Zmieniło się to 15 marca właśnie 1870 roku. Utrata miasta, ale przekształcenie w gminę dawała możliwość wpływu na kluczowe, wpływu przede wszystkim na wybór wójta, wybór ławników, jak również wybór sołtysa i jego zastępcy na terenie Kazimierza Wielkiego i wpływ na środki finansowe, bo skoro chłopi płacili podatki gruntowe, te podatki również były płacone na utrzymanie gminy. Czyli to tak zwane zebranie gminne mogło zadecydować, te środki przekazujemy na remont drogi, czy ewentualnie jakichś budynków należących do Skarbu Państwa. Fakt faktem, Kazimierz przestał funkcjonować jako miasto, ale mieszkańcy otrzymali realny wpływ, tą możliwość realnego wpływu na wybór swoich władz, jak również ewentualnego dysponowania środkami finansowymi. Kolejnym skutkiem właśnie powstania styczniowego, już niezwiązanym z kwestiami czy gospodarczymi, czy funkcjonowania Kazimierza Dolnego jako pewnego ośrodka administracyjnego, to były te dotyczące kwestii kształtowania postaw społecznych, czy postaw politycznych, czy postaw obywatelskich. Kluczową rolę, poza tym, że zamierzano przeprowadzić reformę uwłaszczeniową, która została zrealizowana,
to również w 1864 roku, w sierpniu 1864 roku, została wprowadzona reforma szkolnictwa powszechnego. Rząd carski zamierzał stworzyć szkołę, która będzie kształcić w duchu rosyjskim przyszłych obywateli Imperium Rosyjskiego bez względu na ich narodowość, jakim językiem narodowym się posługiwali i na jakim terenie mieszkali. Początkowo, aby nie stworzyć form buntów czy oporu na terenie Królestwa Polskiego, dopuszczono możliwość funkcjonowania szkół ściśle powiązanych z wyznaniem na danym terenie. W Kazimierzu Dolnym przed 1864 roku funkcjonowała szkoła elementarna, szkoła powszechna, która po wprowadzeniu tej reformy została przekształcona w jednoklasową miejską szkołę koedukacyjną elementarną. I przez 8 lat nauczano w niej jeszcze języka polskiego, ale od roku szkolnego 1972-73 odgórnie wprowadzono w Królestwie Polskim, również w Kazimierzu Dolnym, jako obowiązkowy język wykładowy, język rosyjski. I nic się nie zmieniło aż do chwili opuszczenia przez Rosjan Kazimierza Dolnego w roku 1915. Tak pokrótce, można powiedzieć, zarysowałem konsekwencje, jakie miało powstanie styczniowe, ale to nie bezpośrednio, nie działania wojenne, tylko sam fakt zaistnienia powstania styczniowego w Królestwie Polskim i na tym terenie spowodował, że kolejne decyzje podejmowane przez rosyjskie władze administracyjne czy władze represyjne spowodowały, że dotknęły właściwie każdego mieszkańca, również mieszkańców Kazimierza Dolnego, i miało to skutki długofalowe, które trwają nawet do dnia dzisiejszego. Dziękuję. Poświęcony czas, a przede wszystkim za przekazanie tej wiedzy, bo rzeczywiście było to fascynujące, ale też rozszerzające naszą wiedzę ludzi, którzy się interesują Kazimierzem i jego historią. Proszę Państwa, mam taką propozycję. Chciałbym zaprosić Was na kawę. I jednocześnie myślę, że jest świetna okazja, żeby zadać jeszcze Panu profesorowi pytania. I bardzo by mi zależało, gdyby Pan Janusz Kowalski zabrał głos, ponieważ też jest, można powiedzieć, że spadkobiercą i kontynuatorem pewnej tradycji miejsca związanego z Folwarkiem Walencja, czyli z miejscem, gdzie była siedziba powstańców. I myślę, że to jest świetna okazja, żeby w tym kontekście właśnie reperkusji tego spotkania i wykładu kilka słów o tym powiedzieć. Dobrze, Panie Januszu? Bardzo dziękuję i tak zrobię. Natomiast ja bym oddał głos tutaj też potomkowi rodziny Broniewiczów, historykowi, nauczycielowi, radnemu Marcinowi Pisuli. Potem ja oczywiście... Będziemy mieli pytanie, prawda? Tak. Więc ja myślę, że zrobimy tak, że może na początek od razu do pana profesora pytania w kontekście tego, co mówił, a zaraz zrobimy jeszcze pewne, no nawet nie wiem, czy można nazwać to uzupełnienie, ale jeszcze pewne informacje, które myślę, że osoby, które są na sali, też mogłyby wnieść w to spotkanie, ewentualnie może jakaś będzie dyskusja, polemika z faktami, czy z faktami się dyskutuje. Można powiedzieć, że szlak Leona Frankowskiego trwał niezbyt długo. Kluczowy był 8 lutego i bitwa pod Słupczą. Właściwie tam zostali powstańcy zaskoczeni. Frankowski zginął, zaś Zdanowicz oddał się dobrowolnie w ręce Chruszczowa, naczelnika lubelskiego oddziału wojennego. I to właściwie uratowało, znaczy to nie decyzja Chruszczowa zdecydowała o tym, że to uratowało mu życie, bo namiestnik Królestwa Polskiego, hrabia Teodor Beck, stwierdził, że skoro oficer, był oficer armii rosyjskiej, dobrowolnie oddaje się w ręce prawowitego władcy, więc zamienił mu karę śmierci na 20 lat katorgi. Ale od razu zaznaczę, nie wiem, czy wrócił z tego. Chociaż szukałem informacji o jego powrocie, niestety nie znalazłem. Anna Frankowskiego, no niestety zakończyło się to tragicznie. Pod Santobierze. Tak. Słupcza to jest między Zawichostem a Santobierzem. Mm-hmm. Dziękuję.
Proszę Państwa, jeszcze mam taką propozycję. Patrycja ma takie malutkie ulotki związane... Ponieważ to są dosyć ciekawe informacje. A propos folwarku Walencja, jest tutaj taka relacja pana Michiewskiego, który wspomniając losy pana Józefa Broniewicza pisze, że w folwarku Walencja wielki kominie frankowski kazał zamknąć wziętego do niewoli żandarma. Ten jednak młody i w dobrej kondycji fizycznej potrafił się w nocy uciec przez wędzaczający się ku górze przewód kominowy. Więc jest dużo różnych historii, ale wróćmy do tej Walencji. Gdybyśmy kilka informacji, panie Januszu, o tej Walencji, bo to jest taka nasza kaźmierska tradycja, jest kapliczka przy folwarku Walencja, ale jak to jest z tą reperkusją, z tą represją, czyli ze spaleniem folwarku Walencja i z tym, co pan z tych zgliszczy po 150 latach lub może troszkę krótszym czasie udało się wyciągnąć z tych popiołów ziemi. Tak, zaraz o tym opowiem, ale najpierw chciałem jeszcze wrócić do tutaj. Pierwszy raz bodajże słyszę te konsekwencje powstania i wyjaśnienie, skąd mieszkańcy Kazimierza mieli działki na miejskich polach i tak dalej. Ja chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że moja prababcia Aniela z Siwców pochodziła tu z Kazimierza, z Lubelskiej. Tutaj Siwcowizna to była od szkoły po Świętej Anny między Lubelską a Nabrzeczną. Nigdy nie wiedziałem, dlaczego my mamy jeszcze na początku lat 70. mieliśmy działki na Sadowej, tam z moim dziadziem, czyli synem tej mojej prababci, jeździliśmy. Tutaj były działki na Sadowej, na Krakowskiej, no i oczywiście działki na miejskich polach. Teraz już wiem, bo to mówiono nam, że to było jakieś kościelne, niekościelne, dworskie, niedworskie, coś świtało. To jest właśnie też dobry pretekst do tego, żeby historycy zaczęli szukać tych naszych korzeni, żebyśmy się po prostu więcej dowiedzieli. Otóż ja żeniłem się w rodzinę, która w bezpośredniej linii pochodzi od Józefa Broniewicza, czyli skarbnika powstańców. Kozacy, czy tam wojska rosyjskie, no się mówiło, że to kozacy spalili folwark Walencja 2 lutego 1963 roku. Tak, bo wchodzi skład tego oddziału Mietnikowa. Co się stało z Józefem, to tutaj Marcin powie lepiej, ponieważ to jest jego zięć. Marcina pradziadka. Tak właśnie, ja tutaj nie będę chodził. Natomiast co się stało? 5 lat temu mój kolega, który jest tutaj lokalnym takim szperaczem, zbieraczem i przy pomocy urządzeń takich do badania gruntu, na miejscu folwarku ten cały teren przeczesał przy pomocy różnych urządzeń i wydobył mnóstwo takich rzeczy z tego pogorzeliska. Między innymi widelce, takie zestawy stołowe, to co było w domu, ale znalazł coś nadzwyczajnego, ponieważ nie wiem, czy pan może sprostuje albo uzupełni moją informację, którą mam od niego, że został znaleziony taki medalion Broniewicza Józefa. To jest, było bite w jakimś okresie we Francji i to rozdawało tym osobom zasłużonym w powstaniu. Nie wiem, na ile tej sprawy ten element mam. Właśnie dzieliłem się z tymi informacjami na wystawie w Kielcach, ponieważ część tych rzeczy widzieliśmy, organizował to wystawę właśnie Marek Michniewski, który jest też bezpośrednim potomkiem Józefa Broniewicza, mieszka w Kielcach, ma jedną z największą ilość prywatnych zbiorów oryginalnych z okresu powstania styczniowego. To w 2013 roku tutaj w tym kraju miał wystawę, także
taka informacja. No i jeszcze taka myśl, która zarówno rodzina mojej żony, jak i moja rodzina, żyliśmy nie tylko II wojną światową, ale też tym okresem. No i tutaj taka nadarzyła się okazja i w miejscu, gdzie był folwark, w miejscu integralną częścią folwarku, gdzie stał wiatrak, odbudowałem dom, który jest małym pensjonatem. Nadaliśmy mu nazwę Folwark Walencja. Na tą część również wybudowałem kapliczkę, która tam ma takie zwroty związane, czyli nawiązuje do tego okresu powstania styczniowego i w ogóle całej działalności niepodległościowej rodziny. Panie Januszu, bardzo dziękujemy. Możemy Pana też poprosić, bo myślę, że to jest wspaniała okazja, że mamy eksperta, specjalistę, historyka, ale że też wśród nas są miłośnicy historii, historycy, którzy też mają coś do powiedzenia. Myślę, że to jest tak, taki... Zaskoczony jestem, przyznam się, że zostałem tutaj zaproszony, rzeczywiście wracając do tego. Ja chciałem przede wszystkim. A to Pan musi proszę jeszcze powiedzieć, bo Pan tylko baleniznę ma trochę jakby nie styczniowo. To wczoraj wróciłem z Afryki, z Senegalu. No jest tak na świeżutko. Chciałem bardzo podziękować za ten naprawdę bardzo ciekawy wykład i też rzeczywiście tutaj bardzo dużo rzeczy się dowiedziałem. Nawet to, co przed chwilą powiedział Janusz, ta sprawa właśnie związana z tej miejskiej Polami. Też się zastanawiam, skąd tam, co prawda, rodzina miała majątek niezbyt, może wielki, ale skąd nam się wziął. Teraz też dostałem właśnie taką, może być, odpowiedź na to pytanie. Także bardzo dobrze, że taki projekt powstał tutaj dzięki Kokpitowi, panu dyrektorowi, pracownikom, dzięki temu mogliśmy się tutaj dzisiaj spotkać. Zresztą jutro będzie także część dla młodzieży. Będziemy mieli tutaj przygotowana taka gra miejska, która będzie jakby kontynuacją tego projektu i tego, co tutaj się dzisiaj dzieje. Jeśli chodzi o Broniewicza, rzeczywiście jest to postać bardzo ważna dla powstania w Kazimierzu Józefa Broniewicza. Co ciekawe, jest to, możemy przychodzić, odwiedzać jego nagrobek na cmentarzu. Jest to jeden z najstarszych w ogóle nagrobków na cmentarzu parafialnym w Kazimierzu. Zresztą z młodzieżą ze szkoły chodzimy tam, palimy znicze. Józef Broniewicz, tak, jeśli chodzi o takie koligacje rodzinne, mój prapradziadek nazywał się Jakub Pisula. Zresztą to był także prapradziadek żony pana Janusza, pani Beaty Kowalskiej. I tenże Jakub Pisula był żonaty z córką Józefa Broniewicza. Czyli można powiedzieć, jesteśmy tutaj jego potomkami. A więc koligacja rodzinna jak najbardziej jest. Czyli jestem pradziadkiem. I rzeczywiście Republika Kazimierska, niektórzy mówią, to mówię, może troszkę to jest górnolotnie nazywanie, ale rzeczywiście dało się odczuć ten powiew wolności, bo co i tego są jeszcze źródła historyczne, co i tego są pewne przekazy rodzinne, które tutaj też tutaj było nawiązane, że one rzeczywiście były w rodzinie. To się dało, były przekazywane, że tego wuja Leopolda Pisula, który już nie żyją, opowiadał całe autentyczne historie, właśnie przekazywane z pokolenia na pokolenie. Co prawda zawsze dominowała ta sprawa, ta kwestia pieniędzy. To były duże pieniądze, tam o te pieniądze toczyły się spory tutaj, były różne koncepcje, no bo chcę zabrać, dało się, ale może i tak, ale później coś trzeba z tymi dużymi pieniędzmi było zrobić i to już powstawały to pieniądze, powstawały spory, na co te pieniądze wydać. Jest to ważny moment w historii Kazimierza, ważny ten właśnie, nawet nie epizod, bo to jest jeden z ważnych elementów historii naszego miasteczka, właśnie te w sumie kilka dni powstania styczniowego. Co prawda, też nie działo się wszystko dobrze tutaj. Też o tym też tutaj często pan Kazimierz Profianowicz przypominał, że sama postać Antoniego Zdanowicza no nie była taka świetlana, nie była to świetlana postać i też nie wszystko dobrze się działo w tym obozie tutaj. W Kazimierzu, to jest takie troszeczkę
łyżkę tego dziegciu można jednak do tego dodać, ale taki jest życie. A więc jeszcze raz serdecznie tutaj dziękuję za ten bardzo ciekawy wykład. Proszę Państwa, ja na sam koniec, zanim do kawy, mam nadzieję, że się poczęstujecie, jest taki fragment tutaj w tej relacji, że młodzi żołnierze, jakkolwiek im doszkoleni, wydają się Piaseckiemu pełni animuszu i wiary w zwycięstwo, ale stwierdza też, że w obozie jest alkohol i pogodna, beztroska atmosfera. Ja bym chciał przekazać jeszcze swoje doświadczenia, powiedziałbym. W ciągu ostatnich 8 lat byłem 4-krotnie na Ukrainie, w tym rejonie działań wojny i miałem takie wrażenie, będąc na tamtej wojnie, że tamta wojna nie różni się niczym innym od wszystkich innych wojen świata, które były na wszystkich szerokościach geograficznych, jeśli chodzi o to, że nagle ci młodzi mężczyźni siedzą w tych dziurach, okopach, w tej ziemi, bo to technologia idzie do przodu, ale też miałem to samo wrażenie, że ten alkohol jest obecny i ta atmosfera taka, ponieważ tylko w tej, dzięki tej wierze, którą się ma w sercu, że możemy wygrać, ta sytuacja jest bardzo przegrana i bardzo trudna. I wydaje mi się, że ten entuzjazm to jest jedna z tych składowych tego patriotyzmu, który w najbardziej opłakanej i trudnej sytuacji daje nam wiarę w tym mrozie, w tym lesie, w tych podłych, najgorszych warunkach, daje nam wiarę, że może jednak możemy wygrać i to powstanie się uda. Ale to taka moja luźna refleksja, bo też pomyślałem, że sobie 5 groszy wrzucę w to. I też cieszy mnie bardzo, że rozmawiamy tak wielowątkowo i dygresyjnie, bo myślę, że to na szczęście nie tylko było tak, że był wykład, dziękujemy, do widzenia, tylko że są te interakcje, że Państwo też macie coś do powiedzenia. Pani Ewo, może Pani ma jeszcze jakieś refleksje w kontekście historii Kazimierza i tego motywu, wątku związanego z... Ja nie mam co prawda przodków żadnych, jeśli chodzi o Broniewiczów, ale moi pradziadkowie po sąsiedzku, że tak powiem, na naszym cmentarzu kazimierskim leżą z Józefem Broniewiczem. I przyznam się, że zawsze mi tak trochę smutno, że ten piękny grobowiec, bo rzeczywiście widać, że to był kiedyś piękny grobowiec z tą piękną tablicą, z jakże mądrym napisem, no trochę się zapada w ziemię i wypadałoby go troszkę wyremontować. Aczkolwiek w folderze tydzień temu rozdawanym przy farze przeczytałam, że został wyremontowany. Jako żywo byłam tam na Boże Narodzenie i żadnych prac remontowych nie widziałam, żeby był został oczyszczony. Oczyszczony został, no ale to trudno nazwać wyremontowaniem. Także taka moja, może trochę właśnie ta łyżka dziegciu do tego wszystkiego. I cieszę się z tej wystawy też, która jest na Małym Rynku. Uważam za genialny pomysł zestawienia archiwalnych jakichś materiałów ikonograficznych ze współczesną fotografią Tomka Sikory i z tym cytatem z Kaczmarskiego, że jakbyśmy tak przeszli tymi wąwozami, tymi miedzami, to no, szlibyśmy po śladach powstańców styczniowych. Tak, ale w tym klimacie, w tej zimnej, zimnej aury takiej styczniowej. Powiem Państwu jeszcze jedno swoje doświadczenie, nie wiem, czy powinniśmy to weter puszczać, bo to tak trochę kamera. To ja zrobię, bo to nie idzie bezpośrednio, okay, tylko ja sobie tam. Bo pamiętam taką sytuację, że jak była ta setna rocznica odzyskania niepodległości, to ja miałem taką refleksję, że miałem w głowie jakąś taką pamięć o tych wszystkich tułających się powstańcach, partyzantach, o tych wszystkich ludziach, którzy po tych naszych dziurach i wąwozach się ukrywali. I postanowiłem zrobić tak, że tego dnia, kiedy to było jakoś też tak mniej więcej w styczniu, postanowiłem w ramach takiego osobistego do hołdu przejść się po tych różnych naszych okolicach, taki spacer, no i teraz uwaga, 100 km. Oczywiście to było naiwne marzenie i naiwne pragnienie, ale powiem Państwu, że wstałem wczesnym rankiem o godzinie 4, postanowiłem tam i szedłem, jakiś miałem taki licznik, idę tam 30 km, 40, 50, no ale w pewnym momencie już czuję, że nóg nie czuję. Więc idę dalej, to 60 km, no ale wiecie, no ten teren nie jest też łatwy, no 60 km to jest tam półtora maratonu. Przez ostatnie kilometry poszedłem już po prostu na jakimś takim prawdopodobnym bólu nóg i to było niesamowite, że dopiero wtedy, w tym mrozie, w tym zmęczeniu, w tym jakby już takim, no nie wiem, tak jak w fizycznym takim upadku, to rzeczywiście może to zabrzmi górnolotnie, ale miałem poczucie, że tak jakby w jakimś sensie się zjednoczyłem ze wszystkimi tymi, którzy rzeczywiście przez te wszystkie zesłanki, Sybiry, obozy, przez te 100 lat różnych prób walki o tę wolność, tak by doświadczali też takiego skrajnego fizycznego wyczerpania,
uciekając, goniąc, jakby ta cała historia tych różnych batalii wojennych i powstańczych. I powiem Państwu, że ja doszedłem 66 km i po prostu przyszedłem do domu, miałem zamknięte oczy, już nic nie widziałem i po prostu się upadłem do łóżka. I też to tak... finansowe zdobyte przez ten tydzień, czy tam od 22 stycznia do 31 stycznia na tym okolicznym terenie, plus jeszcze dochodzi to, co w Kurowie, 48 tysięcy, no to właściwie, bo wiecie Państwo, w tych Puławach to były pieniądze niemałe, które tam udało się przejąć. Ja tutaj darowałem Państwu szczegóły. Ale jaka to była siła nabywcza tego pieniądza, bo my słyszymy o tych pieniądzach. No to ja mogę Państwu powiedzieć, 300 rubli, tyle rocznego wynagrodzenia otrzymywał burmistrz wtedy. 300 rubli. Roczne wynagrodzenie burmistrza. A przejąć w samym Kazimierzu 1373 ruble, prawda? No to... Ale roczne pensje, tak? Ale na przykład z Instytutu Politechnicznego w Puławach 28 stycznia 4000 rubli, tak? Końskowola 422, Józefów nad Wisłą 331. Także ta suma była niemała. Zresztą ja dotarłem do informacji, oczywiście to jest, w literaturze się pojawiają, że Frankowski, część pieniędzy tam miała być przeznaczona dla Langiewicza i on niby, że Langiewicz te pieniądze wszystkie dostał, ale już nie chciał się podzielić. I tam doszło do właściwie konfliktu między Frankowskim i Langiewiczem, bo Frankowski chciał tę część tych pieniędzy, żeby tworzyć własne oddziały, bo miał tutaj tę misję na Lubelszczyźnie, prawda? A Langiewicz no, nie był skory do podzielenia się tymi środkami finansowymi, więc ja jeszcze zapomniałem dodać o jednej rzeczy, że to, że mamy tu epizod Szydłowskiego w październiku 1963 roku i to, że 945 rubli Podymnego zabiera, to w styczniu 1964 mieszkańcy musieli powtórnie zapłacić ten podatek. To nie było tak, że rząd carski darował jakiegoś rubla, prawda? A propos uwłaszczenia, jeżeli Państwo będą chcieli, ja mam nazwiska 137 szczęśliwców, którzy zostali uwłaszczeni z imienia i nazwiska. Także... Nie, to są wstępne, to są po prostu w archiwum państwowym w Lublinie odnośnie tabele, tak zwane tabele likwidacyjne, które były tworzone, bo na podstawie tabel likwidacyjnych, jeżeli uwłaszczenie było przeprowadzone na przykład z majątku jakiegoś ziemianina, to na podstawie tabeli likwidacyjnej ziemianin otrzymywał odszkodowanie ze Skarbu Państwa Rosyjskiego za ziemię przekazaną na rzecz Włościan, prawda? Także jest, zresztą tabele likwidacyjne są bardzo ważne, nawet, znaczy wielokrotnie, nawet będąc w pracowni naukowej w Archiwum Państwowym w Lublinie, słyszę, jak to się może wydawać kuriozalne, że po 160 latach ludzie szukają jeszcze tabel likwidacyjnych z 1964 roku, żeby na przykład ustalić granice i powierzchnię działu, jakimi tam przodkowie jak uzyskali, a teraz prawdopodobnie jakieś spory graniczne się pojawiają. Znajdą to kasy i zachowują. Nie, no to kasa, nie, kasa to prawdopodobnie została wydana raczej. Chociaż no... Nie być na innym, żeby nie szukać. Nie, raczej tutaj te grunty to można otworzyć, jak się zmieniała w ogóle struktura własnościowa. A, jeszcze chciałem już zapytać, korzystając, że Państwo tutaj są z głośnikami historii, chciałbym zapytać, czy na przykład, bo nie wymieniłem na przykład pierwszego składu tej gminy, która powstała. No tak, to jest bardzo ciekawe. Wójt Kazimierz Załuski. To bardzo nazwisko występujące. Zastępca Wojciech Doraczyński. No, tym bardziej. Trzech ławników. Józef Wójcicki, Franciszek Nowakowski. I w związku z tym, że na obszarze Kazimierza była dosyć duża społeczność żydowska, to prawo mówiło, że w takich przypadkach trzeci ławnik może być wybrany spośród społeczności żydowskiej i został nim Szmul Green. Sołtysem Filip Kowalski, pomocnik sołtysa Kazimierz Piądłowski. Tak, Piądłowski. Czyli jednak chyba tutaj żyją potomkowie funkcjonariuszy publicznych, można powiedzieć. Urzędników. Jeszcze raz, panie profesorze, bardzo dziękuję.